Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, tutaj Alessandro, a to kolejny odcinek kariery Pro Piacenzą Football Manager 2017. Przed nami kolejne 4 spotkania w ramach Lega Pro Girone A w lidze, w której na razie spisujemy się rzeczywiście znakomicie. No w zasadzie nikt przed tym sezonem na nas nie stawiał, a tutaj proszę, trzecie miejsce, prognoza mediów to miejsce 15, tak więc gramy dużo, dużo powyżej oczekiwań, co oczywiście nie oznacza, że nie mamy swoich problemów, nie tylko tych finansowych, w tym momencie już grubo ponad 1,5 miliona euro straty na naszym koncie. No niestety nasz status finansowy już jest tutaj przedstawiany jako niepewny, ale tutaj, tak jak już zresztą mówiłem w poprzednim odcinku, w naszej lidze jest wiele takich klubów właśnie, które no nie mogą się pochwalić zbyt pewnym, zbyt stabilnym statusem finansowym. Natomiast no na razie, jeżeli chodzi o wyniki, rzeczywiście spisujemy się znakomicie. Ostatnie 4 spotkania to były mecze zremisowane, najpierw z Cremonese, później z Arezzo, następnie wygrana 2-1 z Viterbense Castrense, no i później absolutnie niezasłużona porażka z Gianna Erminio 2-3. No i w tym meczu, jak mogliście zobaczyć po statystykach, rzeczywiście byliśmy stroną lepszą, byliśmy stroną przeważającą w tym spotkaniu. Spójrzmy, 17 strzałów, 8 celnych, rywale 3 strzały, 3 cel, 3 strzały, 3 celne. No i ja, pamiętacie, w poprzednim odcinku mówiłem, że jest to typowy FM niestety, ponieważ mimo tej przygniatającej przewagi, no tutaj rywale przełamali naszą znakomitą pasę 9 meczów z rzędu bez porażki. Tak więc na razie, jak widzicie, jesteśmy na miejscu trzecim, jesteśmy tuż za plecami Sieny i właśnie z tym zespołem rozegramy już za chwilkę spotkanie w ramach 21 kolejki. Później jeszcze w dzisiejszym odcinku czekają nas spotkania z Tutto Cuoio, Monzą oraz drużyną liderującego Livorno. To będzie bez wątpienia bardzo trudna przeprawa, ponieważ no, w poprzednim spotkaniu, kiedy u siebie podejmowaliśmy zespół aktualnego lidera naszej ligi, przegraliśmy, dostaliśmy drogie baty aż 2-7. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. No i tak jak już mówiłem, mamy swoje problemy, tak więc, no jak pamiętacie, w poprzednim odcinku mówiłem również sporo o tym, że nasz najlepszy zawodnik w klubie, czyli Lucas Capuzzi, dostał niestety groźnej i długiej kontuzji, złamanie podudzia, 4-5 miesięcy jeszcze będzie pauzował ten zawodnik. Któryś z moich widzów prosił mnie o to, abym pokazał tutaj jego historię, zatem już czym prędzej to robię. Jest to wychowanek Milanu. Ja już przedstawiałem właśnie tę jego historię występów, tę jego historię kariery, no ale mogę to uczynić jeszcze raz bezproblemowo, tak więc zaczynał w Milanie, gdzie nie rozegrał żadnego spotkania, później przeniósł się do niższej ligi włoskiej, stamtąd wyhaczył go zespół Manchesteru City, no ale tutaj w niebieskiej części Manchesteru również nie dostawał szans na grę, był wypożyczony najpierw do Oldham, później do Portsmouth, później do włoskiego Varese, no i tutaj jeszcze do Sieny, później z wolnego transferu wykupiło go Como, które po 2 sezonach oddało go właśnie do nas. Poprzedni sezon miał całkiem udany, 34 mecze, 15 bramek, 3 asysty w tym sezonie, rzeczywiście fantastycznie spisywał się Lucas Capuzzi, 16 występów, 9 bramek, 5 asyst, 2 razy zawodnik meczu, no i niestety jednym ze spotkań właśnie ta groźna kontuzja, która eliminuje go z gry, no na większość niestety bieżącego sezonu. Zatem teraz przejdźmy już od razu do wyboru składu na spotkanie przeciwko drużynie Sieny. Drużyna, która jak widzicie jest tuż przed nami w ligowej tabeli, zatem wygrywając to spotkanie możemy ten zespół przeskoczyć i powrócić po raz kolejny na pozycję wicelidera ligowej tabeli. Tak więc no, w dzisiejszym spotkaniu niestety nie mogą zagrać również Martin Erlich oraz Kalania Gomis, również dwa bardzo ważne ogniwa naszego zespołu. Obaj zawodnicy pauzują za nadmiar żółtych kartek, tak więc skład, który wydelegowałem na to spotkanie, przedstawia się następująco. W bramce Bertasini, dalej Cardem, który tutaj zastąpił od dłuższego czasu występującego w pierwszym składzie Filippo Gizzardiego, ten młody zawodnik wypożyczony z Sassuolo, co troszeczkę sobie dzisiaj odpocznie, w jego miejsce właśnie Cardem, który zresztą jakoś specjalnie mnie nie zawodził, 6,99 to jest jego średnia ocena w 14 dotychczasowych występach w rozgrywkach ligowych, tak więc no w zasadzie nie popełniał tutaj Włoch takim francusko brzmiącym nazwiskiem większych błędów. Dalej Bini, oczywiście lider naszej defensywy, bezsprzecznie obrońca numer 1 w moim zespole, jego partnerem dzisiaj na środku obrony będzie Luca Piana wobec właśnie nieobecności Martina Erlicza, no i tutaj Dukic, który wobec kontuzji Lubosza
Josha Hanzela jest absolutnie numerem jeden, jeżeli chodzi o lewą stronę defensywy, młodzieżowy reprezentant Serbii, druga linia to Girasole i Mauri, dalej Iari, Einarsson, Rossini, no i Martinez, który tutaj no próbuje jak może zastąpić Lukę Capuzziego, no ale widać, że niestety to nie jest ta sama klasa napastnika, co 26-letni Włoch, tak więc takim składem dzisiaj wybiegniemy na to spotkanie. Widzicie, że tutaj jeżeli chodzi o taktykę, bez zmian gramy przed własną publicznością, no i tutaj naprawdę no zwycięstwo ewentualne w tym spotkaniu da nam tutaj oczywiście, tak jak już mówiłem, powrót na pozycję wicelidera tabeli. Również wspominałem o tym, że raczej Livorno to będzie taka drużyna, która tutaj no będzie dominowała w lidze, którą ciężko będzie dogonić, tak więc no oczywiście ten sezon na razie układa się dla nas świetnie, ale wyprzedzić Livorno i z pierwszego miejsca awansować do Serie B, no co byłoby rzeczywiście bezprecedensowym wydarzeniem, to będzie niezwykle trudna sztuka. Zatem zerknijmy na skład, w którym dzisiaj wybiegną goście na to spotkanie w bramce. Iwanow dalej, Belanowa, Stankiewiczus, bardzo doświadczony, 36-letni litewski środkowy obrońca, były zawodnik takich klubów jak Valencia, Lazio, Hanover 96 czy Cordoba, Gianassi to będzie jego partner w środku obrony, Iapicinio na lewej stronie, Toscanio, Broch i Doninelli to będzie trójka środkowych pomocników, Castalia i Vassello skrzydłowi i Mandicino to jest jedyny wysunięty napastnik. Przyjrzyjmy się temu zawodnikowi. No 4 gwiazdki, co prawda tutaj ocenione przez naszych skautów, no ale nie wyglądają te jego atrybuty jakoś porywająco, tak więc mam nadzieję, że dzisiaj nasi defensorzy nie będą mieli z nim specjalnie większych problemów. No ostatnio tracimy dosyć mało bramek, to zasługa naprawdę świetnie zorganizowanej defensywy, którą tworzą właśnie Bini oraz Erlich, natomiast no dzisiaj niestety młodego Chorwata wypożyczonego z drużyny Sassuolo nie zobaczymy, no ale zobaczymy jak jego zmiennik, czyli Luca Piana spisze się na środku obrony. On już w poprzednim przecież sezonie miewał naprawdę znakomite występy. Tutaj oczywiście Siena zasłużyła na rewanż, ponieważ przegraliśmy spotkanie w rundzie właśnie jesiennej, prawdopodobnie chyba to było 1-2, o ile się nie mylę, w każdym razie, no drużyna Sieny pokonała nas u siebie na Artemio Franchi, czas wziąć srogi rewanż, tak więc rozpoczynamy pierwsze spotkanie dzisiejszego odcinka. No i uwaga, bo rywale mają rzut rożny, Toscano wyśrodkowuje, jest okazja tutaj, jeszcze Vassallo, jeszcze zagranie do skrzydła, niebezpiecznie Toscanio, jest dobra interwencja Bertasiniego, no myślałem, że gdzieś tam przepuści tę piłkę przy słupku Bertasini, no ale nic z tych rzeczy, na szczęście nasz golkiper świetnie się spisał i już gra pokazuje nam kolejną sytuację w tym spotkaniu, dalekie zagranie, dobrze Dukic, ale niestety nie udało się przejąć piłki naszym zawodnikom, jest Medicino, zagranie do Castalia, uderzenie, no i był to naprawdę groźny strzał, ale po raz kolejny Bertasini wyszedł obronną ręką, ponieważ piłka przeszła obok jego bramki. Widzę, że rywale tutaj już oddali 3 strzały na naszą bramkę, tak więc może zmieńmy sobie tutaj na kontrolę mentalność naszych zawodników, no i spróbujmy tutaj jakoś bardziej odważnie zaatakować. Mamy akcję, Einarsson, piłka w pole karne, jeszcze jest Luca Piana, jeszcze jesteśmy tutaj przy futbolówce, Dukic, dogranie do środka, no niestety głupio tracimy piłkę, szansa na kontrę dla rywali, Castalia, jest tutaj zupełnie niepilnowany Vassallo, piłka od razu do Medicino i niestety Bertasini pokonany 1-0. Ettore Mendicino trafia do siatki, niestety przez to spadamy na 4. miejsce w ligowej tabeli, spójrzmy, Vassallo tutaj, Mendicino, nie zdążyli nasi obrońcy wrócić, aż 4 rywali tutaj miał przy sobie napastnik Sieny i niestety trafił do siatki, no i przegrywamy 0-1. No ale mamy kolejną szansę na odpowiedź. Dukic, dośrodkowanie, uwaga, Iwanow bardzo pewnie tutaj wyłapał to dośrodkowanie, no musimy szybko wracać, no bo rzeczywiście ta poprzednia bramka padła po kontrataku, tak to przynajmniej wyglądało z mojej perspektywy. Girasole, no teraz bardzo ważna interwencja, piłka do Martineza, uwaga, co zrobi Argentyńczyk, Martinez jest, bramka wyrównująca, piłka jeszcze po rękach Iwanowa, wylądowała w siatce, Girasole tutaj zaliczył asystę, a Martinez trafił do siatki, no spójrzmy tutaj, Girasole wybił w zasadzie piłkę z własnej połowy, no i Martinez do niej dopadł i Argentyńczyk tutaj jeszcze przy pomocy odrobiny szczęścia trafił do siatki. Mamy zatem remis.
No i kolejna tutaj okazja pokazana nam przez Grema. Niestety nie przejął Girasol, ale jest Broch, jest jeszcze piłkarze Sieny są przy piłce. Uwaga, Broch teraz ładne podanie. Świetna okazja, strzał w słupek. To po raz kolejny tutaj Bertasini. Tutaj rzeczywiście miał mnóstwo szczęścia. No i piłka na szczęście od naszej siatki nie wpadła. No ale Siena atakuje po raz kolejny. No widać tutaj przewagę jednak drużyny gości, co może troszeczkę niepokoić. Ale teraz Einarsson świetnie przejął. Ma tam na lewej stronie dobrze ustawionego partnera. Jeszcze tutaj, przepraszam, na prawej stronie był Iari, ale tutaj Rossini przejął piłkę, jest Girasole. Teraz w środku pola, niestety traci piłkę zawodnik zaliczający asystę przy trafieniu Martineza. Jeszcze tutaj Vassallo, jeszcze Donnelly, no tutaj odbieramy, no i musimy tutaj spokojnie rozegrać futbolówkę, bo udało się ją przejąć. Jest Martinez, teraz Argentyńczyk do środka pola, do Einarssona, ten przyjął w środkowej strefie boiska, zagrał na prawo do Iariego, natomiast na skrzydłowy, no potrafi rzeczywiście świetnie przyspieszyć, ale niestety tym razem tego nie uczynił, tym razem po prostu stracił futbolówkę. No teraz nasi obrońcy kryją na radar Mendy, Chinio, no i niestety 1-2, no zaspała po raz kolejny nasza obrona i daliśmy sobie tutaj strzelić kolejnego gola. Jeszcze tutaj nasi obrońcy domagali się odwisania spalonego, no ale spójrzmy na tę sytuację, czy rzeczywiście tutaj Mendicino był spalony. No z tej powtórki na pewno tego widać nie będzie. W każdym razie, no fakt jest taki, że przegrywamy 1-2 w końcówce pierwszej połowy. No ale mamy szansę na odpowiedź po raz kolejny. Girasole, jest Mauri do Einarssona, pokazuje się Iari na prawej flance, Einarsson teraz jeszcze holuje piłkę do Girasole, ten do Mauriego. Mauri, ładne zagranie do Cardena, świetnie odskrzydlona ta akcja, piłka w pole karne, ale niestety Iwanow bardzo pewnie wyłapał to zbyt głębokie dośrodkowanie naszego bocznego obrońcy i po raz kolejny tutaj Siena będzie rozpoczynała swoją akcję od dalekiego wykopu własnego golkipera. No nie potrafimy znowu przejąć, ale spokojnie Carden, Mauta jest zdecydowanie bliżej do piłki niż jego rywal. Bini zagrywa daleko do Martineza, Argentyńczyk przejmuje piłkę w środkowej strefie boiska. Girasole teraz na prawą stronę do Iariego, Iari do Martineza, Martinez teraz ma okazję, Martinez, ostry kąt, Martinez, no i nie ma niestety bramki. Piłka tutaj po bocznej siatce, tak więc nawet nie będzie rzutu rożnego. No i w końcu tej pierwszej połowy mieliśmy groźną akcję, ale niestety koniec końców przegrywamy do przerwy 1-2 z drużyną Sieny. Statystyki pokazują, że no rywale jednak niestety prowadzą zasłużenie, mieli również 4 stuprocentowe okazje, których nie wykorzystali, tak więc no musimy zdecydowanie wziąć się w garść w tej drugiej połowie. No może powiemy po prostu naszym zawodnikom, że jesteśmy rozczarowani, że Siena zdecydowanie zasłużyła na rewanż za to, co wydarzyło się w poprzedniej rundzie. Jeszcze musimy tutaj zrugać tych zawodników, którzy zdecydowanie słabo spisali się w pierwszych 45 minutach tego spotkania. No i już za chwilkę będziemy przy drugiej połowie, zobaczymy, czy uda nam się odrobić jednobramkową stratę. No i rywale mają rzut wolny, Stankiewiczu, z daleka odległość, uwaga, jeszcze tutaj Belanowa, dośrodkowanie, jeszcze nie koniec, Mendicino po raz kolejny pozostawiony bez opieki. No hat-trick napastnika Sieny, ja mówiłem tutaj przed tym spotkaniem, że nie poraża atrybutami, no ale niestety poraźna tutaj swoją skutecznością Ettore Mendicino. Spójrzmy, Belanowa, nieudane dośrodkowanie, Terigi tutaj próbuje ponownie, no i Mendicino niestety kompletuje hat-trick w 47 minucie i przegrywamy już 1-3. No i 60 minuta gry, jeszcze ponad pół godziny pozostało do zakończenia tego spotkania. Jest Iari, zagrywa jednak bardzo źle, Castalia przejmuje piłkę, no nie, my nie potrafimy tutaj jej na dłuższą chwilę odzyskać. Donnelly do Stankiewiczusa, ten szeroko, tutaj myślę, że powinniśmy wygrać ten pojedynek, tak się też dzieje. Jest Dukic, jest Martinez, Dukic świetnie tutaj wybiega na czystą pozycję, dośrodkowuje Iari, jest bramka, ależ fantastyczny strzał naszego prawoskrzydłowego. No i tutaj piłka jeszcze odbiła się chyba tam od słupka, spójrzmy, ależ to było uderzenie ekwilibrystyczne, dośrodkowanie Dukicza, strzał głową Iariego, no i mnóstwo tutaj szczęścia, jeszcze piłka po słupku zaskoczyła zupełnie Iwanowa i mamy gola kontaktowego, mamy zatem jeszcze nadzieję na korzystny rezultat w tym spotkaniu. 62 minuta gry, czas na zrobienie zmian. No rzeczywiście Rossini dzisiaj gra bardzo słabo, w jego miejsce Mattia Fiore, który błysnął w końcówce poprzedniego spotkania, zatem on zastępuje Rossiniego. Tym samym Martinez wędruje na lewe skrzydło, a Fiore przenosi się do środka na pozycję wysuniętego napastnika.
Czy jeszcze jakieś zmiany może ewentualnie w miejsce Wiktora Karla Einarssona Gianni Del Neve, tak też zrobimy. Tak więc te dwie zmiany na razie, no rzeczywiście tutaj młody Islandczyk tego meczu również nie może zaliczyć do specjalnie udanych. Zobaczymy, czy Belg będzie tutaj pod tym względem lepszy od swojego vis-a-vis. No i tutaj mamy 64 minutę, jeszcze sporo szans. No i kolejną sytuację, Dukic dośrodkowuje, jest Francesco Bini, jeszcze Luca Piana. No i żebyśmy tylko nie nadziali się na kontrę rywali, Castalia, teraz przydałoby się szybko odebrać piłkę, niestety to się na razie nie udaje, Donielli, tutaj nasi zawodnicy po prostu truchtają sobie koło przeciwników. No jeżeli tak to będzie wyglądało, no to nic z tego nie będzie. Teraz po raz kolejny w dziecinny sposób dajemy się ograć. Ivan Castilla zdobywa bramkę na 2-4, no spójrzmy tutaj, co robili nasi w ogóle defensorzy, bo to woła o pomstę do nieba. Spójrzmy, biega sobie po prostu trzech rywali koło Mendicino, ten podaje na czyściuteńką pozycję do Castilli, no i cóż ma zrobić zawodnik Sieny, po prostu pokonuje bezradnego Bertasiniego, który swoją drogą również rozgrywa swoje również rozgrywa słabiutkie spotkanie. Kolejna okazja, Stankevicius do Medicino, uwaga Medicino, no i piłka trafia w poprzeczkę, było bardzo groźnie, mogliśmy stracić tutaj piątą bramkę, na szczęście tak się nie stało. 20 minut do końca, no Siena tutaj zdecydowanie zespołem lepszym w tym spotkaniu, nasi defensorzy Bini i Piana rzeczywiście fatalnie dzisiaj się spisują, na zasadzie tylko Dukic całej czwórki defensorów jako tako zachowuje jeszcze w miarę dobry poziom. No zróbmy sobie zatem ostatnią zmianę w tej 77 minucie tych zawodów, wprowadźmy na boisko, właśnie tylko teraz kogo, może Badzofi w miejsce Martineza, tak też zrobimy. Martinez ma na koncie żółtą kartkę, co prawda strzelił w dzisiejszym meczu bramkę, no ale lewa strona pomocy to nie jest zdecydowanie jego pozycja, ogra tutaj z konieczności, no i przyjrzyjmy się temu wszystkiemu, co będzie działo się tutaj przez ostatnie minuty tego spotkania. No niestety szkoda tej porażki, uwaga, jeszcze Badzofia, jeszcze dośrodkowanie, jest Bini, jest bramka na 3-4, tak więc no udało się tutaj jeszcze raz złapać kontakt ze Sieną. Spójrzmy, Daniele Badzofia, rezerwowy, który chwilkę wcześniej pojawił się na placu gry, dośrodkował. No zdecydowanie teraz popełnili fatalny błąd obrońcy Sieny, za ich pleców wyskoczył Francesco Bini, mamy zatem gola na 3-4. Dajmy sobie zatem ofensywę, no i spróbujmy tutaj jeszcze poszukać szczęścia w tej końcówce, a nuż uda się strzelić wyrównującą bramkę na 4-4, ależ by to była historia, gdyby tak się tutaj wydarzyło. Mamy jeszcze 5 minut na to, aby tutaj jeszcze coś w tym meczu zdziałać. No niestety minuty tutaj upływają, nic się nie dzieje, zatem zróbmy sobie tutaj strzały z każdej pozycji, grajmy na aferę i dajmy szarże i grę na większym ryzyku. No tutaj tylko tyle w zasadzie możemy zrobić. Jeszcze może Fiore i Del Neve jako napastnik, Badzofia atak i Jari również atak, no i tyle w zasadzie, nic więcej nie możemy zrobić, możemy po prostu tylko czekać i liczyć na cud w tym meczu, ale cud niestety się tutaj chyba nie wydarzy, ponieważ to już jest ostatnia akcja tego spotkania. No bardzo, bardzo ważny mecz, niestety przegrany 3-4, nie jestem oczywiście zadowolony, jestem wręcz rozczarowany postawą naszej drużyny, no pod względem skuteczności znakomicie, no zdobyliśmy 3 bramki, no ale straciliśmy niestety aż 4 i tracimy trzecią pozycję w tabeli Lega Pro Gironi, a spadamy na miejsce czwarte po porażce z wiceliderem Sieną, tak więc, a nie, tutaj cały czas widnieje, że jesteśmy na miejscu trzecim, ale tam już widziałem w tabeli, że spadliśmy jednak o jeszcze jedno oczko niżej względem tego, co mieliśmy zagwarantowane przed tym spotkaniem, tak więc za chwilkę zobaczymy sobie w pełnej okazałości tabelę ligową, tak jest, widzicie tutaj już wyraźnie, że spadliśmy na miejsce czwarte, zespół Tutto Kuoyo nas wyprzedził, a już niedługo z tym zespołem się zmierzymy, tak więc będziemy mogli oczywiście tutaj poprawić naszą pozycję w lidze, ale teraz będzie przerwa na reprezentację i w kolejnym spotkaniu zobaczymy się dopiero 20 stycznia na meczu właśnie z Tutto Kuoyo, tak więc to będzie dla nas niezwykle ważne spotkanie, tak więc zapraszam serdecznie po przerwie reprezentacyjnej. Zatem moi drodzy, dokładnie 3 tygodnie po spotkaniu z Sieną, tutaj popełniłem również, po prostu źle wam powiedziałem, to nie była przerwa oczywiście na reprezentację, a przerwa po prostu zimowa, która we Włoszech właśnie trwa około 3 tygodni, no i teraz właśnie po meczu ze Sieną rozegraliśmy sobie jeszcze 2 mecze sparingowe, były to mecze z Carpi, przegrane 0-1 po bardzo ciekawym meczu i tutaj widzimy, że Carpi to jest drużyna, która jest wiceliderem Serie B, zatem tutaj rywal dużo wyżej notowany od nas, następnie
mecz z rezerwami AS Monaco, gdzie naprawdę gra kilku bardzo ciekawych piłkarzy, no i widzimy, że naprawdę minimalnie ta porażka właśnie z rezerwami zespołu z Księstwa. No i teraz wracamy do rozgrywek ligowych, przed nami pojedynek Studto Kłojo, pojedynek wyjazdowy i tak jak już wspominałem jeszcze w pierwszej części tego odcinka, jesteśmy na miejscu czwartym po właśnie porażce ze Sieną, po tym jak mamy na koncie dwie porażki z rzędu, ponieważ poprzednio również ponieśliśmy porażkę w spotkaniu z Gianna Erminio, tak więc w tym momencie no nie idzie nam co prawda najlepiej. Ogólnie licząc te mecze sparingowe mają już 4 porażki z rzędu, no ale zobaczymy co wydarzy się w meczu Studto Kłojo, które na razie jest tuż przed nami, 2 punkty ma więcej ta drużyna niż my, no i jeżeli wygramy, no to przeskoczymy ten zespół i wskoczymy na właśnie trzeci stopień podium. Dzisiaj zagramy sobie tą bardziej defensywną taktyką, tą opartą na powstrzymywaniu. Jak oczywiście się domyślacie, rozpoczęło się tutaj zimowe okienko transferowe. Żadnych ruchów transferowych na razie na rynku nie było, aczkolwiek już za chwilkę przeprowadzimy sobie pierwszy transfer i Wzbaraj, piłkarz, którego doskonale znacie z tego, że właśnie występował w mojej FC Parmie. On tutaj zasili mój zespół. No szukałem bardzo długo skrzydłowego, niestety ważni, warci uwagi piłkarze nie chcieli po prostu do mnie przejść, za każdym razem ten raport skauta wyglądał mniej więcej tak, jest to bardzo denerwujące w takim klubie jak właśnie Propia Częstochowa. Spójrzmy, bardzo wielu zawodników, o właśnie, brak zainteresowania transferem definitywnym, brak zainteresowania wypożyczeniem i każdy warty uwagi piłkarz właśnie po przeskautowaniu tak wygląda, tak więc niestety, no na razie żadnego wartościowego piłkarza na deficytową u mnie pozycję, czyli lewe skrzydło nie udało się pozyskać, ale może jeszcze właśnie Kalania Gomis będzie tym piłkarzem, który uzupełni luki właśnie na tej pozycji, natomiast na razie przejdźmy sobie może do tych piłkarzy, których mamy do dyspozycji i których możemy wystawić do spotkania przeciwko Studto Kłojo. W bramce Bertasini, mimo że rozegrał słabe spotkanie ze Sieną, no to on dzisiaj stanie pomiędzy słupkami. Dalej powróci Gizardi na prawą stronę obrony. Bini, Erlich i Hanzel. Lubosz Hanzel oczywiście tutaj długo kontuzjowany. Bardzo groźny uraz, zerwanie mięśnia brzuchatego łydki, 4 miesiące aż pauzował. Słowak miał bardzo dobry początek, muszę przyznać, w moim klubie. Później grał Nikola Dukic, który dzisiaj nie zagra z powodu żółtych kartek. Druga linia to Kalania Gomis jako defensywny pomocnik, Girasole i Mauri w środku, Iari i Bazofia na pozycjach skrzydłowych, no i Argentyńczyk Gonzalo Martinez na napadzie. Tutaj również mają mały ból głowy, czy aby nie postawić na młodego Matię Fiore, który tutaj również strzelał bramki w meczach sparingowych, czy nie postawić na Faisala Baniala, który tutaj jest wypożyczony z Atalanty Bergamo, natomiast no jednak zdecydowałem się, że skoro Gonzalo Martinez zdobywa bramki, no to jednak warto na razie dawać jemu szansę w pierwszym składzie. Tak więc przejdźmy już, moi drodzy, do tego spotkania, zgłośmy sobie skład. Jeszcze informacja na temat tego, że dwóch naszych zawodników nie dysponuje pełnym ograniem, no i widzimy tutaj już, że to zespół rywali jest zdecydowanym faworytem. No mam nadzieję, że nie wpadniemy w jakiś kryzys i nie przegramy trzeciego meczu z rzędu. Oto skład naszych przeciwników w bramce: La Gorga, dalej Mulas, Baccini, Bordi i Loporto, linia defensywna, dalej Favelinha i Castelletto na pozycjach środkowych pomocników, Tempesti, Borello i Provenzano na pozycjach skrzydłowych oraz ofensywnego środkowego pomocnika, no Irakli Szekalidze jako napastnik. Tutaj rzeczywiście fajnie wygląda Gruzin, 6 meczów w reprezentacji, 1 bramka, no ale oczywiście ja o takim napastniku mogę sobie pomarzyć. No spójrzmy w ogóle, jak wygląda tutaj mój budżet, on jest już całkowicie zrujnowany, mamy ponad 1000 euro na minusie, jeżeli chodzi o budżet płac. No oczywiście budżet transferowy wynosi w tym momencie 0, widzicie, że tutaj szukałem sobie jakiegoś ciekawego skrzydłowego, no ale poza właśnie Yvesem Barajem nie było żadnego wartego uwagi piłkarza, no i już wkrótce dołączy do nas właśnie Senegalczyk, tak więc zobaczymy, co on pokaże w naszym zespole. No i tutaj jeszcze instrukcje dotyczące rywali, które musimy sobie tutaj poustawiać indywidualnie. No i tutaj jeszcze na obrońców może
potraktujemy ich nieco bardziej agresywnie, również wymusimy zagrania słabszą nogą. No i co mogę powiedzieć tutaj moim zawodnikom, to doskonała okazja na pokazanie ekspertom, że się nie pomylili. No i zawsze właśnie zastanawia mnie to stwierdzenie, ponieważ eksperci wskazywali jednak na naszych przeciwników jako tutaj potencjalnych zwycięzców, zatem pokazanie, że się nie pomylili, będzie świadczyło o odpuszczeniu spotkania. Tak ja to rozumiem, natomiast w każdym razie taka motywacja działa i tego się trzymajmy. Już jesteśmy na stadionie Tutto Cuoio, zobaczymy najciekawsze sytuacje z tego meczu. No i uwaga, mamy rzut rożny, Borello, dośrodkowanie, jest tutaj Bacchini zupełnie niepilnowany, no ale Bertasini dobrze tutaj złapał w tak zwany koszyczek tę piłkę uderzoną głową przez zawodnika gospodarzy. No i kolejna sytuacja dla naszych przeciwników, uwaga, Tempesti ma troszeczkę miejsca, Tempesti fantastycznie, 1-0 dla drużyny Tutto Cuoio, niestety spadamy na 6 miejsce po tym uderzeniu Lorenzo Tempestiego z 26 minuty, no to było naprawdę bardzo dobre uderzenie, no nie można mieć pretensji do naszego bramkarza, który nie miał tutaj specjalnie zbyt dużych szans, no myślę, że około 20 metrów od bramki, bardzo ładny strzał i niestety przegrywamy. No i kolejny stały fragment dla rywali. Uwaga, znowu groźnie, tym razem fantastycznie Lubosz Hanzel wybija piłkę z linii bramkowej. No widać, że tutaj poprzez tą taktykę rywale mają dużą przewagę, tak więc może wartałoby zaatakować i przestawić się na tę bardziej ofensywną taktykę. Tak ona mniej więcej wygląda, ja sobie ją tak tutaj ustawiłem. Rzeczywiście ustawienie do podobne, natomiast no polecenia zupełnie inne, tak więc przestawmy się troszkę na bardziej ofensywną grę, no i zobaczymy, co z tego wyniknie. No i uwaga, bo jest Girasole, jeszcze Iari, jeszcze Bazofia i nie ma bramki, ależ to była doskonała okazja do tego, aby tutaj wyrównać stan rywalizacji na 1-1. Niestety się nie udało i do przerwy przegrywamy z drużyną Tutto Cuoio. No tutaj oczywiście musimy agresywnie zareagować. Oczekuję znacznie lepszej postawy w drugiej połowie. No widzimy Gonzalo Martinez, Daniele Bazofia, zdecydowanie dwa najsłabsze ogniwa pierwszej połowy w naszym zespole, tak więc tutaj Bazofię przesuniemy jako skrzydłowego. Gonzalo Martinez zagra jako lis pola karnego, no i zobaczymy, czy zmiana ról przyniesie jakieś postępy w grze tych zawodników. No i uwaga, bo znowu rywale mają szansę na strzelenie bramki. Teraz piłka do Mulasa, ten dośrodkowuje. Nasi obrońcy tutaj sobie jakoś radzą. Jeszcze Szekalidze, matko boska, tam miał trójkę naszych obrońców obok siebie, Gruzin. No ale niestety zdobył bramkę Szekiladze. Spójrzmy tutaj jeszcze dośrodkowanie wybite przez Biniego, tutaj Tempesti. No i tutaj co w ogóle zrobili moi obrońcy, co w ogóle zrobił mój goalkeeper. No naprawdę widać, że w tych niskich ligach jednak ta postawa defensorów, no czasami naprawdę wołała pomysł do nieba. No ale uwaga, bo mamy sytuację, może coś uda nam się tutaj stworzyć pod bramką rywali. Mauri, ładne zagranie do Bazofi, jest bramka kontaktowa, 60 minuta tego spotkania i drugie w tym sezonie trafienie Daniele Bazofi. Jeszcze La Gorga tam próbował łapać tę piłkę, no ale uczynił to nieskutecznie. Spójrzmy, Mauri tutaj, jemu zapisana ta asysta, piękne zagranie za linię defensywy, tam jeszcze sygnalizowali obrońcy Tutto Cuoio spalonego, ale arbiter oczywiście nie zareagował i mamy gola kontaktowego, zatem możemy tutaj jeszcze powalczyć, mamy jeszcze sporo czasu do zakończenia tego meczu. Tak więc może zrobimy sobie jakieś zmiany. No Martinez dzisiaj bardzo słabo. Wprowadzimy zatem na boisko Mattię Fiore. Niech nasz napastnik zagra jako wysunięty snajper. I może jeszcze jakaś jedna roszada tutaj w zespole. Girasole, zobaczmy jak on się tutaj spisuje. No 6-8, 6-7 Kalania Gomis. No, może tutaj zatem... No na razie zostawimy sobie tą jedną zmianę i poczekamy na kolejne sytuacje w tym spotkaniu. No miejmy nadzieję, że jeszcze jakieś uda nam się tutaj stworzyć. Bardzo słabe dzisiaj zawody rozegrał Argentyńczyk Gonzalo Martinez. Zobaczymy, czy Mattia Fiore będzie dzisiaj lepszym zawodnikiem. Kwadrans do końca tego spotkania. No i mamy sytuację. Iari, dośrodkowanie piłki. Mattia Fiore i tak jest. 2-2 i nasz rezerwowy wprowadzony przed chwilą napastnik jednak strzałem głową uprzedził tam bramkarza rywali. No spójrzmy tutaj, fatalny błąd goalkeepera Tutto Cuoio i doprowadzamy do wyrównania. Spójrzmy, świetnie Fiore, ależ wyskoczył fantastycznie w powietrzu, zdobył bramkę i odrabiamy tutaj dwubramkową stratę, zatem jeszcze mamy kilka minut. No tutaj możemy nawet pokusić się o walkę o pełną pulę, zatem Girasole opuści plac gry, w jego miejsce na boisku zobaczymy właśnie może Einarsona.
który tutaj zagra jako cofnięty rozgrywający. Jeszcze jedną zmianę sobie zostawimy w zanadrzu. Tak więc, no moi drodzy, jeszcze chwilka cierpliwości, bo rzeczywiście ten mecz nabrał rumieńców. Udało nam się odrobić 2 gole. No i jeszcze możemy tutaj zadać nokautujący cios drużynie Tutto Cuoio. 89. minuta, zróbmy sobie ostatnią zmianę, ale na pewno nie będziemy już cisnęli tutaj na zwycięstwo. Tak więc Marchioni w miejsce Iariego i to już jest ostatnia zmiana. Również warto nadmienić, że Lorenzo Marchioni tutaj został przeze mnie wystawiony na listę transferową. To jeden z zawodników, którego chcę tutaj pozbyć się w tym zimowym oknie transferowym. Czy się to uda? No, na razie nie ma żadnego chętnego na usługi tego piłkarza. No i co? Mamy doliczony czas gry. 93. minuta, zatem nic już prawdopodobnie w tym meczu się nie wydarzy. Spotkanie zakończone remisem. No i mogę być tutaj umiarkowanie zadowolony. Uwaga, jeszcze Bini, jeszcze dalekie zagranie. Mattia Fiora, no niestety nie dysponuje tutaj wystarczającym przyspieszeniem. Bordi tutaj i Lagorga spokojnie tutaj wyprowadzają piłkę i już raczej nic obydwu drużynom stać się nie powinno. Doliczony czas gry już minął. No jeszcze miał szansę na przejęcie tej piłki Kalania Gomis. Koniec tego spotkania, koniec spotkania w Tutto Cuoio i mamy 2-2. Udało nam się odrobić stratę 2 bramek, tak więc ostatecznie, no co za fantastyczny wynik, spisaliście się, jestem z was dumny. Udowodnili się niedowiarką, że nie mieli racji. Świetna robota, no tutaj rzeczywiście no rywale mieli już nas na przysłowiowym widelcu, ale na szczęście udało nam się podnieść, przerwać pasę 2 porażek z rzędu i zremisować wyjazdowe spotkanie w Tutto Cuoio, co mnie naprawdę bardzo, bardzo cieszy. No wydawało się, że to będzie kolejna porażka, no ale na szczęście moi piłkarze wykazali się wystarczającą determinacją, aby tutaj odrobić straty i wywieźć z Tutto Cuoio 1 punkt. Tak więc jesteśmy na razie na 5. miejscu, ale ta strata do podium to tylko 2 oczka. Natomiast no widzimy, że ta strata do zespołu Livorno to już jest w tym momencie 11 punktów. Drużyna Livorno bardzo regularnie tutaj punktuje, no ale kiedy oni mają w składzie takich piłkarzy jak Lorenzo Gonelli na przykład, jak Marco Moscati, no my możemy tylko pomarzyć o takich graczach. Piłkarze, spójrzmy, warci grubo ponad 1 milion euro. Ja zaryzykuję stwierdzenie, że cały nasz skład wart jest około 1 milion euro, nawet sobie możemy to tutaj zobaczyć. No spójrzmy, te kwoty są bardzo niewielkie. Myślę, że około 1,5 miliona by się uzbierało z wartości tych wszystkich piłkarzy. Tak więc no oczywiście nie mamy tutaj co marzyć o rywalizacji z Livorno, no ale tutaj te baraże o ostateczny awans o Serie B są jak najbardziej możliwe. Czy uda nam się wrócić na zwycięską ścieżkę? Zobaczymy już za chwilę w meczu z Moncą. Pojedynek ligowy z Moncą to szansa na zdobycie kolejnych 3 punktów w tej 23. serii spotkań rozgrywek Lega Pro Girone. A no widzimy, że to już 3 mecze z rzędu bez zwycięstwa. No doliczając jeszcze te 2 sparingi, mamy 5 spotkań, w których nie udało nam się zgarnąć kompletu punktów. No mamy dzisiaj szansę na to, żeby przełamać złą pasję w meczu z 9. zespołem ligowej tabeli. Do naszej drużyny dołączył już Yves Baraj, który dzisiaj rozpocznie ten mecz w pierwszym składzie. Zobaczymy, jak się dzisiaj spisze. Z tego co pamiętam, on rzeczywiście w Parmie miewał bardzo dobre spotkania w poprzednim sezonie, kiedy prowadziłem drużynę z Ennio Tardini w 14 meczach. Ostatecznie strzelił tylko 2 bramki, no ale miał całkiem przyzwoitą średnią 6,90. Zatem zobaczymy, jak dzisiaj spisze się właśnie na pozycji schodzącego napastnika, ponieważ właśnie taką rolę mu tutaj przydzieliłem. A oto skład w bramce: Bertasini, dalej Gizardi, Bini, Erlich i Dukic, czyli linia defensywna bez zmian. Tutaj przydzieliłem dla każdego z zawodników najlepszą dla niego rolę. W drugiej linii zobaczymy Girasole i Gomisa, i Jari na prawym skrzydle, Einarsson w środku, no i Mattia Fiore, zdobywca wyrównującej bramki w meczu z Tutto Cuoio, dzisiaj zagra na pozycji napastnika odgrywającego. Zatem taki skład sobie tutaj zgłaszamy, no ale nie chcę grać oczywiście na powstrzymywaniu. Tutaj w ogóle sobie poprzestawiałem to wszystko niepotrzebnie. O właśnie, chciałem tutaj tę taktykę zastosować. Dukic oczywiście defensywny obrońca, to samo tutaj Gizardi, tak samo Bini, to jest dla niego najlepsza rola. No i Erlich oczywiście ma tutaj już ustawione. Kalania Gomis, rzecz jasna, pomocnik odbierający piłkę. Girasole zostanie jako cofnięty rozgrywający. Baraj, Einarsson, Iari i właśnie Fiore. Zatem zgłaszamy taki zespół. No i co, moi drodzy, czy w końcu uda nam się wygrać spotkanie, ponieważ no wpadliśmy w taki delikatny dołek, jak widzicie. 3 mecze już ligowe bez zdobyczy 3 punktów. To naprawdę może niepokoić, zwłaszcza, że tutaj
wcześniejsze spotkania w naszym wykonaniu były naprawdę na bardzo wysokim poziomie, a już niedługo czeka nas bardzo ważne spotkanie z Livorno, które tak naprawdę pokaże, na jakim etapie jesteśmy w tym sezonie. Składy naszych rywali widzicie na waszych ekranach: Fonsato, Gunasrioli, Ruffini, Cavarassi, Pietrantuono, Barzani, Perini, Sicurella, Barzotti, Alagna i Vitiello. To są właśnie wybrańcy tutaj właśnie z trenera naszych przeciwników, tak więc oczywiście pilnujemy tutaj napastników, jak zawsze zastosujemy tutaj pełnie poleceń właśnie przeciwko snajperom naszych rywali. No i tutaj boczni obrońcy, jak również boczni pomocnicy powinni tutaj zostać oczywiście pieczołowicie przypilnowani i odpowiednio agresywnie również potraktowani. Rozmowa o tym Acena przed tym meczem to doskonała okazja na pokazanie ekspertom, że się nie pomylili. No widzimy, że możemy dodać również tutaj jeszcze od siebie, że wierzymy w umiejętności naszych zawodników, czas pokazać je na boisku. Widzimy również, że morale jest całkiem wysokie, tak więc rozpoczynamy spotkanie u siebie z Moncą. No i niestety akcje mają rywale. Ruffini, dośrodkowanie, dobrze Girasole, piłka zbita głową w boczną strefę pola karnego, no ale niestety fatalne tutaj rozegranie. Jest Pietrantonio, Barzani, jeszcze piłka do Barzottiego, Barzotti, jest Alagna, Alagna decyduje się na strzał, no i jego uderzenie trafia w poprzeczkę, na szczęście Domenico Vitiello na spalonym, rozpoczniemy rzutem wolnym. No i 30 minuta, nic się na razie tutaj widzicie nie dzieje ciekawego, zatem czas przejść na kontrolę. No i spróbujemy właśnie z taką nieco bardziej ofensywną mentalnością zaatakować rywali. No oddaliśmy już 9 strzałów na bramkę Moncy, a mimo to ani razu nie potrafiliśmy dzisiaj zdobyć bramki. No widzimy, że nasza ofensywna formacja niezbyt dobrze się prezentuje. Słaby mecz rozgrywa Yves Baraj, zatem zmienimy mu rolę na skrzydłowego. Na takiej roli również może jak najbardziej grać. Damy tutaj również Einarssonowi wsparcie. Mati Fiore, wysuniętego napastnika. No i co możemy jeszcze tutaj pozmieniać w poleceniach? Myślę, że rajdy między obrońcami spróbujemy. I na razie może tyle. Również zmotywujmy naszych zawodników, że nie jesteśmy zadowoleni z tej pierwszej połowy i zobaczymy, co wydarzy się po przerwie. No i mamy sytuację. Barzani, dośrodkowanie piłki w pole karne. Einarsson, mamy szansę na kontrę. Wychodzimy dwóch na dwóch. Jest Iari, jest również Mattia Fiore. Ładnie podłącza się do tej akcji Kalania Gomis. Teraz piłka do Senegalczyka. Gomis, Fiore, jest bramka. 1-0 dla naszej drużyny. Mattia Fiore, jego trzecie w tym sezonie trafienie. No ten młody 22-letni napastnik, no tutaj rzeczywiście wykazuje dobrą dyspozycję. Spójrzmy, Kalania Gomis fantastycznie zagrał między obrońców. Płaskie uderzenie Mattia Fiore z 12 metra i mamy 1-0. No i kolejna sytuacja. Bertasini rozpoczyna od bramki. No widzimy, że tutaj rozpadało się na dobre w Piacenzie. Mamy tutaj piłkę pod naszymi nogami. Girasole, jest Iari. Jeszcze tutaj pędzi z piłką do przodu prawym skrzydłem Marco Iari. Czy będzie tutaj w stanie dośrodkować? Tak jest. Mattia Fiore, no bliski tam był przejęcia nasz napastnik piłki. No i uwaga, bo rywale tutaj atakują. Jest sam na sam. Tutaj napastnik rywali, jeszcze Alagna. Dlaczego my tego nie przerywamy? No ale spokojnie, na szczęście piłka w rękach Bertasiniego, który tutaj jest spokojnie, bez żadnych problemów wyłapał ten strzał. No i mamy niestety kolejną sytuację dla rywali. Sicurella, jest Alagna, jest podanie do Lescano. No i niestety Facundo Lescano w 68 minucie wyrównuje stan rywalizacji. Znowu nasi obrońcy gdzieś tam zgubili krycie. Widzimy Pietrantonio z autu, Sicurella, Alagna i tutaj całą akcję kończy Lescano, który nie był na spalonym, nie przeszkodzili mu niestety nasi defensorzy i mamy 1-1. Kwadrans, moi drodzy, do końca, czas na roszady. Rzeczywiście Marco Iari i Yves Baraj dzisiaj bardzo słabo się prezentują, tak więc wprowadźmy Gonzalo Martineza w miejsce Yvesa Baraja. Damy mu tutaj może pozycję schodzącego napastnika atak. Marco Iari na razie pozostanie jako skrzydłowy. No i myślę, że może jeszcze w miejsce Einarssona możemy postawić na Belga Gianniego Demewę. Zatem tutaj takie dwie zmiany na razie sobie zrobimy. Mamy jeszcze jedną w zanadrzu. Zostawmy sobie ją może na końcówkę spotkania. No na razie nie będziemy może ryzykowali ofensywnej mentalności. Na razie zagrajmy tak jak jest i poczekajmy, czy jakieś ciekawe sytuacje tutaj uda nam się jeszcze stworzyć. No
No i uwaga, bo mamy sytuację, Mattia Fiore niestety bardzo łatwo traci piłkę, jeszcze tutaj Lescano do Alani, tutaj na szczęście nasi obrońcy są przy rywalach, ale jeszcze Lescano, no nie potrafimy odebrać futbolówki rywalom, jeszcze zagranie troszeczkę do tyłu, tutaj zupełnie niepilnowani są zawodnicy Moncy, jest Guzziarolli, jest Sikitiano, zagranie do Lescano, ten jeszcze odegranie na prawą stronę, jest Gonzalo, dośrodkowanie, no czemu nasi obrońcy tak w taki głupi sposób odsuwają się od piłki, widzieli się w tej sytuacji, po której nasi rywale trafili w słupek, że tam mogliśmy spokojnie już dużo wcześniej tę piłkę przejąć. No i teraz Deneve spokojnie wybija w kierunku Mati Fiore. Ten zdołał odegrać, jest tam na prawej stronie niepilnowany Iari. Do niego właśnie powędrowała futbolówka. Iari, to jest do Martineza. Martinez uderzył niestety niecelnie, ale to była akcja zakończona strzałem przez nasz zespół. 10 minut mamy do końca. Zróbmy ostatnią w tym meczu zmianę. W miejsce Girasole na placu gry pojawi się Faisal Banyal. Zagrajemy na dwójkę na pas. Zatem Deneve przeniesie się do środka pola, natomiast Faisal Banyal zagra tutaj wraz z Matią Fiore jako dwójka napastników. Lis pola karnego, taką rolę przydzielimy Mozambijczykowi, no i dajmy ofensywną mentalność. No tutaj w zasadzie mamy do stracenia troszeczkę, natomiast mamy również troszeczkę do zyskania. No warto dzisiaj rzeczywiście pokusić się o walkę o trzy punkty, ponieważ no kiedy jak nie dzisiaj, kiedy jak nie w takim meczu jak tym z Moncą. No i mamy w 90 minucie rzut z autu, Deneve, Bini, no i cóż teraz zrobił nasz zawodnik. No jeżeli tutaj stracimy bramkę po takiej głupiej kontrze, spójrzmy, 4-2 aż pędzą rywale, my szybko staramy się wracać, uwaga! Niestety tracimy gola. Unhamure, James Unhamure trafia do siatki. No cóż teraz za głupie podanie, tam chyba Biniego, o ile dobrze pamiętam. No i spójrzmy, nasi obrońcy oczywiście stojący w miejscu, napastnik wybiegający na czystą pozycję, 1-2. Przegrywamy u siebie w spotkaniu z Moncą, no ale jeszcze tutaj próbujemy, jeszcze tutaj będziemy starali się odpowiedzieć rywalom. Martinez do Mati Fiore, czy to się uda? Jest Kalania Gomis, Deneve, jeszcze tutaj Belk, no i niestety przegrywamy ze słabiutką Moncą 1-2. Rzeczywiście to my powinniśmy to spotkanie wygrać, niestety nam się to nie udało. No i spójrzmy, 21 strzałów, co trzeci był celny, a mimo to tutaj zgarnia zespół Moncy 3 punkty i spycha nas na szóste miejsce w ligowej tabeli. No rzeczywiście to nie jest dobry prognostyk przed spotkaniem z Livorno, które zmiażdżyło nas, kiedy byliśmy w dobrej formie. Zatem co stanie się w tym spotkaniu? No wolę nawet o tym nie myśleć. No na razie gramy słabo, rzeczywiście wpadliśmy w dołek, wpadliśmy w kryzys, tak więc no musimy zrobić coś, żeby z tego dołka wyjść. No coraz bardziej tutaj odechciewa mi się być menedżerem zespołu Propia Częzy, kiedy osiągamy takie fatalne rezultaty. Zerknijmy sobie w ogóle na mój profil, jak on w tym momencie wygląda. No niestety mam zbyt słabą reputację, żeby w ogóle tutaj mieć szansę na zdobycie posady w lepszej lidze. No przyjrzyjmy się tutaj może, jakie zespoły ewentualnie byłyby do wzięcia. No oczywiście te wszystkie są poza moim zasięgiem, tak więc no może Trapani, może drużyna, no, która ma to już ogromne długi, jak widzicie. Może Anglia, może Nottingham Forest, no nie wiem, tak w zasadzie ciężko mi tutaj podjąć jakąś decyzję, bo coraz bardziej no zniechęcam się do tego zespołu, ponieważ no widać, że nie ma tutaj ani pieniędzy, ani zbyt dobrej organizacji. No nie jestem w stanie tutaj ściągnąć dobrych zawodników. No jedyne, co mi się tutaj udało zbudować, to solidny sztab szkoleniowy w zespole Propia Częzy. No momentami szło nam naprawdę znakomicie, osiągnęliśmy co prawda najlepszy rezultat w historii klubu w zeszłym sezonie, natomiast no w tym początkowo wyglądało to znakomicie, ale teraz z meczu na mecz jest coraz gorzej. Tutaj nasz zarząd zasilił klubową kasę kwotą 600 tysięcy euro w celu obsługi kosztów bieżących, zatem nasz dług zmalał już do 600 tysięcy euro, przed chwilą wynosił 1 200 000, tak więc no co mogę powiedzieć, moi drodzy, widzimy się na ostatnim meczu z Livorno, w którym bez wątpienia będziemy skazali na pożarcie. Spójrzmy, jakie tutaj kursy na poszczególne drużyny. Niestety mamy na swoim koncie 4 mecze bez rzędu, bez zwycięstwa, z czego aż 3 z nich to były porażki, tak więc zobaczymy, czy w meczu z tak trudnym rywalem uda nam się
wyjść z dołka. Już do 14 punktów urosła nasza strata do dzisiejszego rywala Livorno, absolutnego lidera Lega Pro Girone A i pewnego kandydata do awansu. Bardzo wiele różnic pomiędzy drużyną naszego dzisiejszego rywala a moim zespołem. Między innymi taka różnica, że rywale wygrywają mecz za meczem, tylko jedna porażka w całym sezonie. No my ostatnio niestety nie jesteśmy w zbyt dobrej dyspozycji. Trzy porażki w czterech ostatnich meczach, no niestety sprawiły, że spadamy na miejsce szóste, no i tutaj ta nasza strata do czołówki już się zwiększa. No ciężko przewidywać, żebyśmy dzisiaj poradzili sobie, żebyśmy dzisiaj chociaż ugrali punkt w meczu z Livorno, ale w futbolu już nie takie rzeczy się zdarzały. Tutaj spójrzmy na taktykę. Gramy rzecz jasna powstrzymywaniem, jak zapewne łatwo było się domyślić. Drużyna Livorno wygrała 3 spośród ostatnich 4 spotkań, ale strzelała mało bramek. Tutaj w 3 ostatnich meczach tylko po jednym golu naszych rywali. Zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie nam w pojedynku Dawida z Goliatem. Skład tutaj oczywiście taki mniej więcej standardowy, linia obrony bez zmian, dalej Gomis, Mauri, Prezioso, to jest środek pola, Badzofia i Jari na skrzydłach i Mattia Fiore, który ostatnio regularnie strzela bramki na pozycji napastnika. No niestety cały czas kontuzjowany jest Lucas Capuzzi, jeszcze bardzo długo naszego czołowego snajpera nie zobaczymy, tak więc zgłaszamy tę drużynę i bez zbędnej zwłoki przechodzimy do ostatniego pojedynku w dzisiejszym epizodzie, w dzisiejszym odcinku kariery Pro Piacenzą. Kariery, która coraz mniej tutaj mnie satysfakcjonuje, coraz bardziej tutaj noszę się z zamiarem odejścia z klubu, ale może o odejściach porozmawiamy sobie pod koniec tego odcinka. Teraz skupmy się na pojedynku z naszym rywalem. A nasz przeciwnik w bramce ma coń dalej, Balasza, Luperto, Gasbarro i Lamburgi. Druga linia to Manquillo, Lucchi, Giandonato, Romagno, Van Giotto, no i Ponce. Ponce, który tutaj jest wypożyczony z Sampdorii, 21-letni Wenezuelczyk, ciekawy napastnik. No tutaj rywale raczej można przypuszczać będą grali środkiem pola bezskrzydłowych, tutaj taką taktyką wyszli na spotkanie z nami. Natomiast no rzeczywiście murowanym faworytem dzisiaj jest drużyna Livorno. No w zasadzie tylko prawdziwy wariat dawałby nam szansę w spotkaniu z drużyną lidera Lega Pro Girone A, co pokazało zresztą poprzednie spotkanie między naszymi drużynami. No i co mogę powiedzieć? Livorno zasłużyło na rewanż. Myślałem, żeby powiedzieć naszym zawodnikom, że nie ciąży na nich żadna presja. Bardzo rzadko korzystam akurat z takiej formy motywacji. Natomiast ta polegająca na zmotywowaniu moich zawodników faktem, że przegraliśmy pierwsze spotkanie, wypadła całkiem nieźle, zatem no bądźmy tutaj optymistami, no bo nic innego przed meczem z Livorno nam nie pozostało. No już pierwsza sytuacja dla gospodarzy. Lucchi rozpoczyna od rzutu wolnego, Giandonato jest tutaj dobrze pokazujący się partner, ale świetnie Mauri przejął, zagrał do Badzofi, no i próbujemy tutaj wyjść z jakąś akcją, natomiast no widać, że zdecydowanie zbyt małą liczbą zawodników atakujemy. Jest Marco Iari, co tutaj zrobi nasze prawo skrzydłowy. Tutaj uwikłał się w dribbling, na szczęście utrzymał się przy futbalówce. Prezioso, Gizardi, jeszcze wypożyczony z Napoli. Prezioso zagrywa do Iliariego. Jeszcze tutaj tracimy niestety w głupi sposób piłkę. Ta zagrana do Ponce. Ponce w pojedynku biegowym z naszym defensorem. No i niestety Francesco Bini oczywiście, kiedy miał 4 razy bliżej do piłki, nie mógł jej przejąć, a po prostu sfaulował swojego rywala. I w taki oto sposób gospodarze w 10 minucie mają rzut karny. No i zobaczmy, kto tutaj podejdzie do wykonania. Jednak Van Giotto to będzie piłkarz, który będzie miał szansę na otworzenie wyniku tego meczu. No czy tutaj nasz goalkeeper będzie w stanie wybronić to uderzenie? Uwaga, i czy będzie 1-0? Niestety Bertasini no był bliski obrony tego strzału, ale Daniele Van Giotto niestety otwiera wynik spotkania ku uciesze kibiców gospodarzy. No spójrzmy jeszcze raz, tutaj Bertasini rzeczywiście dobrze wyczuł intencje strzelca, no rzucił się niestety troszeczkę zbyt nisko, zbyt późno i napastnik gospodarzy zdobył bramkę i niestety przegrywamy. No i moi drodzy, 40 minuta i chyba już czas zmienić nasze nastawienie, ponieważ
Nie stworzyliśmy jeszcze żadnej okazji. Zmieńmy sobie tutaj mentalność na standardową. Może coś pokombinujemy tutaj jeszcze z poleceniami. Trzymaj się pozycji, więcej dyscypliny, krótsze krycie. No to wszystko na razie zostawimy. Natomiast no, zagramy już nie powstrzymywaniem, a standardową mentalnością. No bo rzeczywiście widzicie tutaj statystyki w końcówce tej pierwszej połowy. One zdecydowanie pokazują, że tylko i wyłącznie się bronimy. No rywale strzelili nam już gola z rzutu karnego. Tak więc oni są tutaj w tej uprzywilejowanej pozycji. No my, jeżeli chcemy liczyć na jakikolwiek tutaj korzystny wynik, musimy jednak zaatakować do przerwy, zatem będziemy przegrywać prawdopodobnie 0-1. Żaden strzał na bramkę rywali nie poszybował w tej pierwszej połowie. No i oczywiście ja nie jestem zadowolony z takiego obrotu sprawy. Kilku moich zawodników rzeczywiście gra dzisiaj bardzo słabe zawody, m.in. Francesco Bini, który tutaj sprokurował ten rzut karny. A o dziwo Prezioso, który dawno nie grał, na którego postawiłem tylko i wyłącznie, że już usilnie chcę, aby jego wypożyczenie do naszego klubu z Napoli zostało zakończone. Natomiast ja na razie zdecydowałem się tego zawodnika w klubie zostawić. No i zobaczymy, co przyniesie nam drugie 45 minut. No i mamy już 70 minut. I nic ciekawego nie wydarzyło się w tej drugiej połowie, zatem czas na wprowadzenie na boisko rezerwowych. No bardzo słabo dzisiaj niestety spisuje się Mattia Fiore, zatem w jego miejsce na murawie pojawi się Gonzalo Martinez, który zagra oczywiście jako lis pola karnego, to jest jego najlepsza rola. Myślę, aby tutaj również zmienić kogoś w środku pola, Girasole w miejsce Prezioso. Aczkolwiek Prezes spisuje się dobrze, zatem może jednak Juan Mauri opuści plac gry. No i co, na razie te dwie roszady, mamy jeszcze troszeczkę czasu, mamy jeszcze 20 minut na to, żeby coś tutaj stworzyć pod bramką drużyny Livorno, no, która była bez wątpienia wielkim faworytem tego meczu i teraz się to po prostu potwierdza. No bardzo mało tutaj, na bardzo mało pozwalają nam gospodarze. Widzimy, że na razie tylko jedyny celny strzał, dajemy sobie tutaj jeszcze elastyczny styl i może coś jeszcze tutaj w tych naszych poleceniach jednak pozmieniamy. Dajmy sobie więcej bezpośrednich podań, szukanie gry, więcej swobody, no może nie. No i co, na razie może tyle. Zobaczymy, czy to w jakiś sposób pozytywnie wpłynie na kreowanie akcji ofensywnych pod bramką przeciwnika, no bo na razie jest z tym bardzo biednie. No i uwaga, mamy kolejną sytuację. Tutaj Moscati przy piłce. Tutaj zagranie do tyłu do Gonelliego. Gonelli tutaj próbuje uruchomić od razu Balasze na prawej stronie. No i co, Duki rzeczywiście postradał zmysły. Chciał połamać rywalowi nogi, mimo że tutaj nie było żadnej groźnej sytuacji. Otrzymał czerwoną kartkę, czym przekreślił nasze szanse na korzystny rezultat w tym meczu. Co więcej, no tutaj nawet nie będę mógł ukarać go karą finansową, ponieważ to jest piłkarz wypożyczony do naszego klubu z Chievo Verona, tak więc nawet nie będę mógł tutaj wstrzymać jego pensji na 2 tygodnie. No cóż, pozostaje nam po prostu gra w dziesiątkę i pewnie gdzieś tam jeszcze w końcu tutaj dostaniemy drugą bramkę. 89 minuta, jeszcze mamy jedną zmianę do wykonania, zatem Yves Baraj w miejsce Bazofi na końcówkę tego spotkania. No ale już prawdziwy cud mógłby tylko tutaj uratować dla nas punkt. Niestety, moi drodzy, kolejny mecz z rzędu zakończy się porażką, no i kto wie, czy nawet nie dwubramkową, bo tutaj jeszcze rywale atakują naszą bramkę w końcu tego spotkania. Gonelli do Romano, Erliczy, no przejął co prawda piłkę, zobaczymy, czy uda mu się w jakiś sensowny sposób ją wyprowadzić. Niestety nic z tych rzeczy. Jeszcze tutaj Romano do Moscatiego. Moscati, tutaj Lucchi robią co chcą na naszej połowie rywale. Zagranie do Balszy, dośrodkowanie, ale dobrze, Bertasini. No czy gra tutaj zdecyduje się kontynuować nam tę akcję, czy jednak to będzie już koniec tej sytuacji. No dalekie wybicie do Martineza, no ten oczywiście tutaj osamotniony, jeszcze Gasbarro, jeszcze Gonelli. No po tej czerwonej karce dla Dukicza jeszcze bardziej spadła tutaj szansa na to, aby tutaj udało się doprowadzić do wyrównania. Jeszcze Balsza, jeszcze piłka w pole karne, jest Giliosi, jest 2-0, Ettore Giliosi, 90 minuta, czwarte trafienie tego napastnika w tym sezonie. No i tutaj rywale nas już dobijają, przekreślając definitywnie nasze szanse na korzystny rezultat w tym meczu. No spójrzmy, niestety strzał głową bardzo, bardzo celny i mamy 0-2, jeszcze tutaj jedna sytuacja, która prawdopodobnie będzie po prostu zakończeniem tego meczu, tak jest. No nie mieliśmy dzisiaj zbytnio szans w pojedynku z Livorno, tutaj nie bądź zbyt surowy, tak tutaj sugeruje mój asystent Enrico Chiesa, no ale ja jednak surowy będę. No spójrzmy, Kalania Gomis rozegrał dobre spotkanie i w zasadzie chyba tylko on, no tu również Bertasini w miarę tutaj przyzwoicie zagrał. No nie mieliśmy oczywiście większych szans w tym pojedynku przeciwko Livorno, przegraliśmy jak najbardziej zasłużenie, no i tutaj
Oczywiście mecz zawieszenia za tę czerwoną kartkę dla Dukicia. No i jeszcze informacja o tym, że skrytykowałem zespół. No myślę, że uczyniłem to jak najbardziej słusznie. No i co, moi drodzy, mogę powiedzieć? Niestety dopisujemy na nasze konto kolejną porażkę i wpadliśmy już niestety w dosyć duży dołek w ostatnim czasie. No może ta porażka z Livorno to nie był jakiś wstyd, natomiast no ten mecz z Moncą, również pojedynek z Tutto Cuoio, który również mógł się ułożyć nieco lepiej. Również w meczu ze Sieną mogliśmy się pokusić przynajmniej o jeden punkt. No, wszystko ułożyło się nie do końca po naszej myśli i przed kolejnymi spotkaniami, no tutaj już przystępujemy w roli zespołu, który nie wygrał 5 meczów z rzędu, tak więc licząc również te sparingi 7 meczów z rzędu. Zatem, moi drodzy, na koniec dzisiejszego odcinka mam do Was bardzo ważne pytanie. Czy uważacie, że powinienem tutaj zostać w zespole Propriacenzy, próbować odbudować tę drużynę i jeszcze powalczyć o czołową lokatę w Lega Pro Girone C, czy jednak zwolnić się z tego klubu i poszukać innego klubu w tej karierze, ponieważ no, mamy dosyć dużo tutaj tych lig jednak odblokowanych i cały czas jakiś klub tutaj jest dostępny, czy to z Włoch, czy to oczywiście spoza, z innych lig, z Holandii, Francji, również Hiszpanii i tak dalej. Ja wiem oczywiście, że moja reputacja absolutnie nie pozwala mi tutaj na zatrudnienie w jakimś czołowym klubie europejskim, natomiast no może warto by było obrać jakiś inny ciekawy kierunek, czy jednak jeszcze trzecia opcja, definitywne zakończenie tej serii i rozpoczęcie po prostu czegoś od nowa, co już zresztą wielu z Was również sugerowało po zwolnieniu mojej osoby z funkcji menedżera FC Parmy. No ale ja oczywiście nie jestem z tych osób, która jednak co miesiąc rozpoczyna na YouTubie nową karierę. No są tacy youtuberzy, czy to polscy, czy to zagraniczni, którzy non-stop rozpoczynają nowe kariery. Moim zdaniem jest to troszeczkę bez sensu. Natomiast, no oczywiście decyzja należy do Was. Ja tutaj pod tym odcinkiem umieszczę oczywiście ankietę w opisie filmu. Tam będziecie mogli głosować na jedną z 3 opcji. I rzecz jasna, jak to zwykle mam w zwyczaju, po prostu podążę za Waszym głosem i Wasza wola tutaj stanie się właśnie w kolejnym odcinku, a w kolejnym odcinku właśnie ogłosimy sobie wyniki tej ankiety. Natomiast na dzisiaj to już wszystko, co przygotowałem. Nie był to niestety zbyt udany odcinek. No i to Wy zadecydujecie, jak będą wyglądały odcinki tej bądź też innej serii w FM-ie 2017. Zatem serdecznie dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że film mimo wszystko się podoba, mimo że nie udało się tutaj osiągnąć satysfakcjonujących mnie rezultatów. Natomiast no, zobaczymy, co przyniesie przyszłość i zobaczymy, co przyniesie kolejny odcinek oraz wyniki Waszego głosowania. Na dziś to wszystko, co przygotowałem. Serdecznie dziękuję. Na razie. Cześć.